Cześć, jestem Jakub Skanoman. W dzisiejszym odcinku kolejna budowla do miasta. Kościół Wam się odrobinkę nie spodobał, może inaczej będzie. Tym razem kleciarnią, którą wykonałem już kilka tygodni temu, ale dzisiaj dopiero Wam na kanale ją prezentuję. Koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, też zachęcam do subskrypcji. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej konstrukcji, gdy już ją całą omówię, a ja już zaczynam omawianie. Zapraszam. A więc tak, warto będzie zwrócić jako pierwszy, na początku, na samym początku będzie warto zwrócić uwagę na dach. Więc dach został wykonany z elementu, o którym kiedyś Wam mówiłem, że udało mi się kupić na Bricks for You. Ten element pokrywam drobnymi tajlami zielonymi, a z tyłu także serkami, bo nie miałem tylu tajli, nie mogę znaleźć w tym właśnie kolorze zielonym. Ta duża konstrukcja chyba z niej zrezygnuje, bo mi się teraz tak sobie myślę nie podoba, może zamiast niej coś dam innego, choć nie wiem. A te kwiatki, to żeby właśnie podkreślić to, że jest to kwieciarnia, to naprawdę niech będą. Zadowolony jestem z tego, tutaj co mi wyszło, dałem takie beczki z kwiatami, a obok także skrzynkę z kwiatami, tak czysto dla ozdoby, by było naprawdę kolorowo, jak już jest to kwieciarnia. Tutaj natomiast troszkę dalej, zobaczcie, są te lilie wonne i ozdobne elementy, pod nimi one także w znaczeniu ozdobnym, myślę, że to fajnie ozdabia ten budynek. Zastanawiam się, czy nie da też innych kolorów, bo sobie niebieskie zamówiłem, może tutaj dać jakieś niebieskie, nie wiem. Troszkę niżej możecie zauważyć dwie także te lilie wonne w kolorze pomarańczowym, także na tym kadrze już możemy omówić te płotki, które podobnie jak na farmie w zagrodzie świń, tutaj też są pokryte tajlami w tym samym kolorze co płotki, czyli tutaj w tym przypadku w kolorze żółtym. Z tej strony, z tego będę musiał chyba zrezygnować, gdyż ten budynek będzie być może przylegał, nie wiem jeszcze. A tutaj zawłocona się techniki snot, tutaj kilka tych krzaczków do tego przypiąłem. No tak, nie wiem, może trochę za dużo. Z tego nie jestem troszkę zadowolony, to będę chciał na pewno zmienić, tym bardziej, że budynek być może będzie przylegał. Teraz chodźmy na chwilkę do środka. Do środka jak dosłownie na chwilę, ponieważ uważam, że mam tutaj nic ciekawego do omawiania, więc tutaj jeszcze nie dałem. Ten budynek będzie wypełniony, fakt, bo tutaj jest bardzo ważny, bo on będzie widoczny od środka akurat i myślę, że zrobię tutaj podobnie kolorowo jak na zewnątrz. Dzisiejszy odcinek przyznam, że troszkę krótszy, ponieważ także mniejszy budynek. Za tydzień myślę, że zrobię jakąś recenzję do farmy, ale do miasta, przepraszam, a za dwa tygodnie myślę, że w środę już się w końcu uda z drugim update'em. Czekacie? Jeśli tak, to naprawdę zachęcam do czekania, bo jest warto. Ja już Was żegnam. Pa!